No i witamy ponownie. Jesteśmy dzisiaj w Sobowicu. O, proszę bardzo, tutaj jest jezioro Sobowickie, przez które przepływa taka rzeczka Styna. Ona płynie w tamtą stronę. Dlaczego akurat w Sobowicu? No, proszę bardzo. Jesteśmy właśnie w fosie dawnego zamku krzyżackiego, który się tutaj znajdował. Zamki krzyżackie budowano, no nie tylko krzyżackie, ale ogólnie takie warownie, grody, zamki budowano najczęściej przy rzekach, tak? Ponieważ rzeka zawsze służyła do tego, aby odgrodzić się od świata, aby wróg czy jacyś nieproszeni goście nie mogli tak łatwo wejść do zamku, czy do grodu, czy do miasta. No i właśnie budowano, czy to też na takich pagórkach, czy najczęściej właśnie przy rzekach, które później przekształcali jeszcze też na fosy. Tutaj kiedyś właśnie zrobili taki przekop, gdzie z rzeki płynęła sobie woda do fosy, która okalała, opływała dookoła zamek, który notabene ta rzeka została prawdopodobnie przez krzyżaków spiętrzona, czyli zrobiona zapora, która spiętrzyła wodę, tak? Woda urosła i dzięki temu można było zbudować młyn i mielić zboże na mąkę. Krzyżacy to byli Niemcy, to byli bardzo ludzie inteligentni. Potrafili naprawdę wiele rzeczy zrobić. Cywilizację wprowadzić tutaj, na te tereny. I to jest tego przykładem. Jesteśmy tego przykładem w sensie na nasz region tutaj, w którym mieszkamy. No i proszę bardzo, tak żebym nie był gołosłownym, no to rzeczywiście jesteśmy na dawnym zamku. Proszę zobaczyć, o. Tutaj jest akurat w tym miejscu fundament kamienny. Tutaj był mur zamkowy, tutaj stały mury, a tu jest fundament. Podobnie jak w Grabinie Zameczku, tam widzieliśmy akurat mury, całe mury z cegieł, a tu widzimy fundamenty. Proszę bardzo, jaki wielki fundament. No a tutaj płynęła sobie kiedyś woda. To była fossa. No co prawda tutaj jak idę, to taki jest taki grząski trochę grunt. Jeszcze się tutaj zachowało po tej fosie. Ale idźmy dalej zobaczyć sobie. No, jestem dalej właśnie w tej fosie pod tym murem. Proszę bardzo zobaczyć, jakie piękne kamienie. Jakie wielkie. O, może teraz zobaczyć, jaki ten mur jest duży. Jakie to jest wielka okazałość. Ile to już ma lat. Nie chcę tutaj za bardzo dotykać, żeby tutaj czegoś nie uszkodzić, bo to jest naprawdę tyle lat historii. Interesuje pewnie Was, jak robiono beton, że to się do dzisiaj trzyma. Proszę zobaczyć, jakie to jest mocne. Nie będę tego dotykał, żeby tu nic nie uszkodzić, ale proszę zobaczyć, jakie to jest mocne, jak to trzyma wszystko. Przecież nie było wtedy żadnych betonowych betoniarek, takich ciężarówek z betonem, nikt nie woził. Przecież chyba wtedy nie było czegoś takiego, nie? A zobaczcie, jak to wszystko się tu trzyma. Co prawda natura tutaj już robi z tym, co robi. O, tu nawet drzewo kiedyś rosło. Proszę bardzo, o, tutaj jakieś zwierzątko sobie próbowało tutaj zrobić jakąś norkę. Tutaj nawet taki większy wyłom. O, a co tu, smocza jama? Nie, nie jesteśmy przecież na Wawelu, jesteśmy w Sobowidzu, tak? A nie w Krakowie. Ale proszę zobaczyć, o. Ile pracy to kosztowało ludzi. Zobaczcie, ile tych kamieni tam jest nawkładane. To było po prostu... Co było pod spodem, pod tym jeszcze? Możliwe, że jakieś pale drewniane. I na tym to było budowane. Kamieni musieli nas znosić się tu naprawdę z okolicy całej. Może nawet od nas spod pszczółek, z pszczółek tam może. Ciekawe, jak oni to wozili, nie? Jak robiono wtedy beton, jak robiono zaprawy.
używali do tego różnych na pewno zdechłych zwierząt, czy też skorupek od jajek. Jajek mieszali to jakoś z jakimś, wypalali z jakimś skały wapienne. O, tutaj nawet czarny bes, proszę zobaczyć, jak on sobie pięknie tutaj wrósł. Nie daje za wygraną. No i o. I oczywiście cegła. Tutaj, która odpadła sobie. Gotycka, zobaczcie, cegła. Tak jak widzieliśmy w grabinie zameczku. Zobaczcie, jak, o czym to świadczy, że to nie jest cegła współczesna. Zobaczcie, jak ona jest nieregularne kształty, jakie ma. Jak była budowana zapewne ręcznie przez jakiegoś budowlańca krzyżackiego. Zobaczcie, kto wie, może tu są takie nawet smugi, może to są nawet jego ślady po palcach, jak on to tutaj odcinał tą glinę. Może tak przejechał palcem i tak to wypalili i tak to zostało do dnia dzisiejszego.